Zanim oględniecie ten materiał, chciałbym zapowiedzieć i zaprosić Was na materiał za tydzień w niedzielę, gdzie przekonacie się, że moje graby nie grabią tylko w jedną stronę. Potrafię, może to głupio zabrzmi, oddzięczyć się, a z racji tego, że zbliżają się 2 lata, jak jestem na kanale, to coś ode mnie dla Was, ale o tym za tydzień, a teraz jedziemy z materiałem. Witajcie, moi drodzy. Zapowiada się u mnie bogaty tydzień w pracy. Coś tam Wam chcę pokazać właśnie, co zacząłem, co nas czeka. Materiał dużo przyszło, także w kilku słowach tak Wam chcę pokazać. I też tutaj myślę, że tą inwestycję zakończę wreszcie, bo to się ciągnie w nieskończoność. Ale tak, jeszcze ucieknę na dzień lub dwa, bo muszę zacząć kotłownię. Także też może kilka zdjęć, jak się ten materiał pojawi, tam wrzucę, co tam będę robił. Tak mówię, teraz przygotowuję sobie robotę na zimę, ale zapewne to widzieliście, dziś jest plan zalania. Myślałem, że to jest zwykła bateria, jednak podtynkowa bateria z półką, także czekam. Przeniosłem grzejnik, który będzie nad stelażem. Taka ciekawostka właśnie. Kiedyś wam to miałem powiedzieć. Ja strasznie nienawidzę tutaj rozet jakiś koło rurek PEX czy tam miedzi w łazience. Fajna sprawa z takich koreczków. Złotóweczkę po prostu. Kalibrator. Kalibrujemy. Końcóweczka wkręcamy i elegancko. FI20 wiercimy. Pięknie to wygląda. O, dobra, dobrze, że do góry nie poleciało. Ok, pokażę Wam płyteczki. Popatrzcie, jeden rząd płytek. Jak zauważycie, płytki 80x80 podłoga, a schody wszystko w jednej tonacji, w podobnej tonacji. Tu tak w ramach ciekawości, zobaczcie, mam przygotowany odpad i po co mi to jest potrzebne? Skleję stopnia i zrobię próbę butelki. Zobaczycie, na czym to będzie polegało. Tu mam już fugę przygotowaną do tych schodów, także kiedyś to nastąpi. Sprawdzimy, przetestujemy moc podobno rewelacyjnej fugi. Chodźmy dalej. Tu jest, zobaczcie, następny rząd płytek. Tu jest jedna ściana w łazience, tam gdzie właśnie robię odpływ liniowy. Tam jest jeszcze jedna kubka płytek. No, tu jeszcze rusztowanie stoi. Tak, zobaczcie, kilka ujęć. Adrian, pomachaj. Zobaczcie, kilka ujęć, jak tutaj żeśmy malowali.
No, idąc dalej. Tu się nic nie zmieniło. Schody czekają na fugę. A tu mistrzu kończy łazienkę. Jesteśmy w trakcie, zobaczcie, już mebelki są. No tu jeszcze poprawki. Ale to już... Jak będzie gotowe, to wam pokażę mniej więcej. Właśnie to jest typowa biała łazienka. Z tą deską tutaj. Do mojej łazieneczki. To co kiedyś w tym materiał wspominałem, to na 1000% tu będzie na 1000%, na 99%, bo 1000 to jest śmierć i podatki pewne, że to będzie tutaj właśnie z tym LED-em, z tym podświetlonym, odstawionym lustrem i ta półeczka. Także tu się nic nie zmieniło w tym projekcie. Także tu będę dalej tworzył, tak jak mówiłem, dzień dwa w tym tygodniu odskok też płytki, tylko kotłownia i jeszcze w piątek, pamiętacie te dwie łazienki, ostatni był materiał, też tam zgodziłem pomalować klatkę, no bez problemu oczywiście z rusztowaniami, także obiecałem i muszę skończyć, tam za dwa zdjęcia wrzucę jak ta klatka wyszła, no i tak zakończę ten tydzień pracowity. Myślę, że robota się będzie posuwała. Także do zobaczenia na tej inwestycji, gdzie będę robił płytki. A tu, moi drodzy, taki szybki temat jest. Zobaczcie. Całość tutaj do tej wysokości płytki. Cały garaż, ale to raczej później. I popatrzcie, jak ja tu rozwiązałem kwestię spadku do kratki. Wyrównałem całość. A tu po prostu zrobię kopertę. W sobotę to może skończę, więc jakieś zdjęcie wrzucę, jak to wygląda. Na tym mam troszkę zabawy. Ale to jest dosyć prosty temat, więc tylko kilka zdjęć jakieś po prostu wrzucę, ile mi się uda za te dwa dni zrobić i wracamy z powrotem na budowę. Piąteczek, piątunio, jestem tu na tej inwestycji, pewnie poznajecie. Tu jest wszystko pomalowane, zobaczcie beleczki. Jeszcze czekamy na lampy, bo zobaczymy, czy mając rusztowanie nie będziemy ich przykręcać. I zrobiłem jeszcze w tym tygodniu wylewkę w tej łazience na dole, ale myślę temat wylewki i hydro i resztę, jak to tam poradziłem z tymi powiedzmy pęknięciami, z tą cienką wylewką, to myślę, że w następnym odcinku, jak będę po prostu łazienkę robił, to tam zrobię jakiś materiał. A teraz przebieram się i jadę jeszcze po południu pomalować tą klatkę sodową, o której tam wspominałem. I praktycznie tydzień będę miał załatwiony. A tu, moi drodzy, zobaczcie, ściana schnie. To co mówiłem o tej klatce. To z tym tematem walczyłem tutaj. Biały, jakiś trudno nazwać, co to za kolor jest. Ale myślę, że tam w rogu czy tutaj właśnie widać, że są trzy kolory, a to jeszcze schnie.
No i tak się tu prezentuje na środku koperta, umyta. Zobacz, jest oczko, czyli tamte części są w poziomie. Tu jest taki spadek, co? Nie wiem, czy to jest widać, mam nadzieję, że jest widać. I tak to wygląda. Już sobota po południu. Zamykam cały tydzień prac. Także trzymajcie się i cześć.